Francja to miejsce niezwykłe, skupiające masę kultur. To europejska stolica mody i sztuki. To kraj wspaniałych produktów, dobrych filmów, nawet filmy o samej Francji wychodzą dobrze. Cokolwiek ma metkę Made in France, jest uznawane za produkt, nad którym warto się zastanowić. I właśnie dzisiaj mamy produkt prosto z tego kraju. Konsola arkadowo-dotykowa brzmi nieźle już na pierwszy rzut oka. Również pudełko jest duże i solidne, wykonane i zamykane na magnes. Z przodu kuszą grafiki, prawie jak z anime po francusku. W środku znajdziemy instrukcję, dosyć grubą i ładnie wykonaną z gładkiego papieru. Wszystko jest dokładnie wyjaśnione, nic tutaj przed nami nie ukrywają. Oprócz tego dostajemy zasilacz z kablem USB. I muszę powiedzieć, że jest to najbardziej solidnie wykonany zasilacz, jaki widziałem. W zestawie jest też kabel USB, audio, wideo. Niestety w moim zestawie go nie było. Czas na samą konsolę. Jak widać, jest bardzo ładnie zaprojektowana. Klasyczna obudowa bez zbędnych kształtów. Wszystko jest tutaj symetryczne i pasujące do siebie. A sam plastik jest lepszy niż w niejednym tanim telefonie komórkowym. I plastikowa szybka wyświetlacza tym razem w końcu jest grubsza. Przyciski są przyjemne w dotyku, chodzą dobrze, słyszy się ich skok. Ma się wrażenie, że pod nimi kryje się nieco lepszy mechanizm niż w tanich handheldach. Wrażenia mam podobne, jakbym naciskał guziki w dawnych telefonach. Sama konsola działa na baterię o mocy 800 amperów, czyli trochę mocniejsza niż zwykła i lepiej, dużo lepiej wykonana, to widać już przy pierwszym kontakcie z nią. Sam handheld jest do tego cienki i smukły, do tego lekki. Mieści się w każdej kieszeni bez problemu przez swoje smukłe wymiary. Po włączeniu urządzenia kolejne zaskoczenie. Ekran ma gęstsze rozmieszczenie pikseli niż to zwykle bywa w tanich konsolkach. I tych, które testowałem, na pewno różnice widzicie na nagraniu. Kąty widzenia co prawda może nie są tak dobre jak w konsolce PVG, którą testowałem wcześniej, ale jeśli mamy ekran przed sobą, ustawiony na nas, to wszystko widać bardzo dobrze. Co prawda nie jest to wyświetlacz najwyższej klasy, ale tutaj wystarcza. Więc kiedy już odpalimy konsolę i przejdziemy do menu, będziemy musieli wybrać, jak chcemy zagrać. Czy klasycznie, czy dotykowo, używając rysika, który jest dołączony. Przyznam, że on sam jest równie fajnie wykonany. Aluminium i gruby plastik łudząco przypomina rysiki, które były dodawane do wczesnych smartfonów. Po menu możemy nawigować również nim. W sekcji klasycznej mamy 6 działów, tak samo jak to miało miejsce w niedawnej składance Pegasusowej. Tutaj mamy gry typowe homebrew i to takie, które widzieliśmy głównie w konsolach Overmax. Wiele tytułów się powtarza, ale też nie do końca i różnice są. Pierwsza sekcja to puzzle, więc mamy tutaj gry logiczne, które sprawdzą nasze zdolności umysłowe i przy okazji go poćwiczą. I przyznam, że są dosyć fajne, nie mam za bardzo na co narzekać. Kolejną sekcją jest dość dziwna sekcja z kilkoma ripoffami i bardzo słabymi produkcjami homebrew z beznadziejnym sterowaniem. Ale również zdarzają się tutaj gry, które są grywalne. Chociaż niestety widać, że są to te same powtarzające się produkcje, co we wszystkich tego typu konsolach z niskiej półki. Kolejna sekcja to Venture. Tutaj jest dosłownie wszystko, od karcianek po gry muzyczne, a kończąc na grach dla małych dzieci. Bardziej dla dziewczynek typu ubieranki, produkcja lalek, czy robieniu makijażu. Jakość ich wykonania nie powala, ale sam motyw przewodni tej konsoli pewnie wam zaczyna powoli świtać. Kolejną sekcją to Table. Tutaj też mamy prawdziwy miszmasz, zaczynając od prawdziwych szachów z komputerem, po mahjong, strzelanie, czy odbijanie piłki w klasycznym arkanoidzie. Nawet znalazła się tutaj produkcja snowboardowa, ale przypominająca raczej pierwsze gry Java na komórki z guzikami. Jest grywalna, ale dzisiaj już jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś innego, a sama konsola wyszła w 2011 roku, więc w tym czasie mieliśmy dużo lepsze gry mobilne. Więc mamy tutaj wszelakie gry sportowe, od tenisa ziemnego po sztafety i inne różne gry olimpijskie. Tylko jakoś znowu mnie nie przekonały, kolejny raz przypominają wczesne gierki na telefony. A siatkówka polega tylko na naciskaniu jednego klawisza, tak żeby zawodnik wiedział, kiedy ma odbić piłkę. I to wszystko, reszta jest kompletnie randomowa. Postacie poruszają się w tych grach bardzo nienaturalnie, jak to była w każdej składance z niskiej półki. A dodam, iż konsola w momencie premiery kosztowała prawie $60, więc powinniśmy od niej wymagać czegoś więcej.
Kolejnym działem jest dział relax. Mamy tutaj różnego gry homebrew, tak ten sam typ co na składankach, które widzieliśmy na Overmaxach, więc chyba nie muszę je omawiać. I teraz przejdźmy do działu dotykowego. Mamy tutaj podział na gry akcji, logiczne, układankowe i relaksujące. Ten ostatni dział to gry dotykowe, bardziej dla dzieci i małych dziewczynek. Tutaj mamy te same praktycznie gry malowane, czyli malowanie paznokci, makijaż i zmiana fryzury, plus gotowanie i tak dalej. Jeśli chodzi o gry dotykowe akcji, to już wygląda to lepiej. Mamy tutaj nawet Cat Fruit, czyli dobrze znany klasyk. Poza tym dość grywalną i fajną grę, jaką jest Helikopter. Fajnie się w to gra, sam dotyk reaguje może nie rewelacyjnie, ale prawidłowo. I na tak małym ekranie, bo zaledwie 3 cale, gra się fajnie, do tego sama grafika gry jest zrobiona w miarę ładnie. Dalej mamy Tower Defense, również grywalne. Resztę produkcji zobaczcie sami. Pozostał dział puzzle. Tutaj też mamy zbiór gierek układankowo-puzzlowych, również logicznych. Powiem, że mi się grało w nie całkiem dobrze, żeby za bardzo nie przesadzić. Jeśli dłużej podróżujesz, na pewno się przyda. A co do samych dźwięków wydobywanych przez tą konsolę, to jest fajnie. Głośnik ma metalową budowę, która ładnie się prezentuje i gra też prawidłowo. I jak podsumować ten handheld? Myślę, że prosto. Fajna obudowa, ładny wygląd, klasycznie zaprojektowana, guziki sterujące działające dobrze. Cała zewnętrzna otoczka na plus. Tylko w środku mamy dobrze znane tytuły homebrew, niektóre grywalne, niektóre kompletnie nie. Jest ich bardzo dużo, widać firma przyjęła strategię jak niektóre olimpijskie związki. Sportowe. Rzućmy masę sportowców na olimpiadę, a nuż jakiś coś zdobędzie. Niestety tutaj było tak samo. Napakujmy konsolę mało ambitnymi grami homebrew, a nuż jakaś się spodoba. I muszę przyznać, że tym razem takie są, w które można pograć, a wzbogacając konsolę o gry ćwiczące umysł, to jest dodatkowy plus, jeśli jedziesz pociągiem i ci się nudzi. W innym wypadku raczej nie sięgnąłbym po tą konsolę. W domu każdy ma bardziej ambitniejsze sprzęty. Więc tym razem eksperyment Francuzów pozostawiam Wam do oceny.